że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Konserwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze. I wszystkich. Proszę państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce konflikt. Musicie uwierzyć na wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza imię. Śpiewa piosenka, że walczał z tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. I uważaj, że myśmy to zmienili. To niech pomyśli, że to nie ja. Pomóżmy Walencie lepiej to zrobić. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Precz z komuną! O, teraz i zawsze. Witamy serdecznie na falach konserwy. Z tej strony Jabolissimus, tamtej kreator, a naszym gościem jest Robert Winnicki. Witam serdecznie, dobry wieczór. Witamy cię, Robercie. Z tej wyjątkowej okazji świętowania Święta Niepodległości. Otóż współorganizowałeś marsz i nagle okazałeś się w telewizji oraz wszyscy manifestujący faszystami, bandytami, łobuzami, którzy biją się z policją. No to najpierw zacznijmy od tego faszyzmu. Czy narodowcy to faszyści? No narodowcy to nie faszyści, bo narodowcy to narodowcy. Byli faszystami, to byli faszystami, to proste. Dzisiaj miałem dyskusję w telewizji polskiej z posłem SLD, który mówił, że były na marszu emblematy faszystowskie, hasła faszystowskie i prosiłem, no to proszę podać. To pan wymieni te hasła i emblematy faszystowskie. Poseł 5 razy powtórzył, że zbierają na ten temat informacje, natomiast nie potrafił wymienić, no to mu zreportowałem, że no ile u nas faszystowskich emblematów nie było, tyle na marszu SLD 1 maja, sierp i młot, był już jak najbardziej. Znaczy, no, pytanie o faszyzm, czy zarzut faszyzmu staje się już tak kuriozalny, że nawet nie chcemy się o tym rozmawiać. No, równie dobrze można mnie nazwać, nie wiem, marsjaninem, tak? I będzie to równie sensowne, bo ten rzucanie tym epitetem faszyzmu jest już tak wyświechtane, że nikt tego nie traktuje poważnie. No, mam nadzieję. Udało mi się, będąc na marszu, nagrać osoby z Węgier. To bardzo dużo ludzi słyszało o tym, iż przyjechali Węgrzy, ale też ze Słowacji, tak. Z Czech. Z rewizytą. To najpierw proszę o komentarz co do Węgrów, a potem powiem, co zaskakującego jeszcze nagrałem. To proszę o komentarz do Węgrów. Węgrów przyjechały różne grupy w ogóle. To znaczy na różne zaproszenia, czy w związku z różnymi znajomościami. Ich było rzeczywiście dużo. My nawet chyba o wszystkich grupach nie wiedzieliśmy. Część z nich zapraszała Gazeta Polska,
Część to nasi znajomi, przede wszystkim z Jobbiku, część artyści niezorganizowani, znaczy zorganizowani, ale nie jakoś nie współpracujący z nami systemowo. Kibice węgierscy, no i tyle. Ile ich było do końca, ciężko mi powiedzieć. Wiem, że między innymi przyjechało dwóch posłów z Węgier, właśnie z tej Narodowej Partii Jobbik. Ja wspomnę, że bardzo ciekawe wydarzenie. Mieliśmy w tym roku do czynienia z historycznym wydarzeniem, kiedy kilka tysięcy Polaków, bodajże 7, w marcu świętowało Dzień Niepodległości na Węgrzech. To jest naprawdę ogromna rzecz, która nie słyszałem o czymś takim w historii świata. I teraz mamy odpowiedź, czyli naprawdę jest to coś fantastycznego. Cóż, miałem wspomnieć o tym, co nagrałem. Zanim wspomnę, to przypomnę wszystkim słuchaczom, iż można do nas dzwonić. Audycja jest nadawana na żywo. Numer do audycji to 222-195-321. Można też dzwonić na Skype'ie na kontestacja.com i zadawać pytania. A teraz to, co mi udało się nagrać. Otóż prócz Węgrów, prócz Słowaków, Czechów, nagrałem też Holendrów, Flamandów, jakoś nie szli z flagą belgijską, ale nagrałem też dwie murzynki, które były w marszu. Czy to nie jest jakiś... Ale to były polskie murzynki, w tym sensie urodzone i wychowane w Polsce, czy jakieś, jak powiem, które przyjechały, bo to ciekawe jest. Właśnie w zasadzie mówiły po angielsku, więc raczej przyjechały, ale wyglądały na świeże marszu. A w którym marszu były? Słucham? W którym marszu były? Tuż przed rozpoczęciem Marszu Niepodległości robiły zdjęcia razem z manifestującymi. To było dla mnie naprawdę fascynujące i zamierzam ten materiał niedługo upublicznić, jak tylko obrobię. To jest naprawdę świetny argument w kontekście tego, iż ci narodowcy nie są wcale żadnymi rasistami. Czy są, czy nie są? Nie są. No... Polska idea narodowa zawsze wyznawała kulturową definicję narodu, tak? Znaczy, Polakiem nie jest ten, kto ma odpowiedni genotyp, tak? Zwłaszcza, że Polacy dzisiejsi są tak naprawdę genetyczną mieszanką całej Europy Środkowo-Wschodniej. Tylko ten, kto jest zakorzeniony w kulturze, tradycji, historii polskiej. Więc jak gdyby rasizm nigdy nie był żadną częścią idei narodowej polskiej. W tym momencie, w ostatnich chwilach nastąpiła premiera filmu Pokłosie, bodajże podaje prawidłowy tytuł. Aha. I mówi o Jedwabnym, o wydarzeniach w Jedwabnym. To w świadomości społecznej i w świadomości świata jest wydarzenie, które wskazuje na to, iż Polacy są rasistami właśnie i antysemitami, i to był polski pogrom na Żydach. Czy to jest prawda? Odnośnie Jedwabnego, tak? Tak. Ja przyznam się szczerze, nie słyszałem o tym filmie. Może i dobrze. Natomiast co jest prawdą w przypadku Jedwabnego? Na pewno prawdą jest to, że Jedwabne jest bardzo podobne do wydarzeń z innych miejscowości, które miały miejsce w czasie II wojny światowej, których sprawcami byli Niemcy. Natomiast niestety w związku między innymi
postawą ówczesnego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Lecha Kaczyńskiego, nie doszło do ekshumacji w Edwabnem, która by dosyć precyzyjnie mogła pokazać, co tam się tak naprawdę stało, i w związku z tym jesteśmy zdani na domysły, przecież te domysły, no, jednoznacznie, gdyby relacje świadków i materiałem, którymi dysponuje choćby IPN, wskazują na przynajmniej sprawstwo kierownicze Niemców. Bardzo ciekawe wywody na ten temat pisze w swojej najnowszej książce Rafał Ziemkiewicz. Można też w innych źródłach wyczytać mnóstwo wyjaśnień. No ale ta odpowiedź mnie w tym momencie satysfakcjonuje, iż polska myśl narodowa nie jest, nie obejmuje takich kwestii jak antysemityzm, czy rasizm, ale... Nie, ale z drugiej strony polska idea narodowa też nigdy nie była politycznie poprawna, tak? I jeśli, bo oczywiście w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z takim absurdem, że każda krytyka środowisk żydowskich, czy krytyka Izraela jest określana antysemityzmem. No więc my pozwalamy sobie na taką krytykę, to znaczy jeśli jest uzasadnione wypowiadanie jakiegoś krytycznego sądu wobec środowisk żydowskich, czy chociażby wobec polityki państwa Izrael, to je wypowiadamy i w tym sensie oczywiście jesteśmy piętnowani jako antysemici, dlatego że współczesna poprawność polityczna nie dopuszcza jakiejkolwiek krytyki związanej z Żydami. Ja tu się wtrącę, że przecież w Izraelu jest grupa przynajmniej 10% ludzi, którzy strasznie nie cierpią władzy tamtejszej, bo przecież hasydzi protestowali przeciwko dyskryminacji Palestyńczyków. Kiedyś nawet do takich absurdów już dochodzi w Izraelu przez tą ich militarną politykę bardzo nietolerancyjną dla innych nacji, które tam żyją. No dokładnie. No, trzeba powiedzieć, że Izrael nie bez powodu współpracował bardzo intensywnie z tego czasu z RPA, za czasów apartheidu. Były to państwa, które dogadywały się politycznie. Także warto to wiedzieć. No to odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, czym myśl narodowa nie jest. Ale zdefiniujmy zatem, czym myśl narodowa jest. I czy jest żywa w dzisiejszych czasach? Czym jest łączność pomiędzy myślą narodową endecką, przedwojenną, czyli rozwijając ten skrót, narodowo-demokratyczną, a dzisiejszą? To trzeba powiedzieć parę rzeczy. Myśl narodowa jest przede wszystkim jest ideą, która wyznaje kilka paradygmatów. Pierwszy paradygmat jest taki, że tylko zorganizowany naród jest w stanie artykułować swoje interesy, tak? Czyli myśl narodowa, ty na przykład odniesie od konserwatywnej, że stawia na mobilizację mas, nie jest elitarystyczna. Narodowcy są przekonani, że trzeba ludzi zaktywizować, że trzeba szerokie rzesze społeczeństwa pobudzić do aktywności, po to, żeby... Bo to jest dobre samo w sobie, tak? Jeśli naród jest aktywny, tak? To naród może walczyć o swoje interesy. No właśnie, walczyć interesy, bo jednym z drugim założeń jest paradygmat realistyczny, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. To znaczy, uważamy, że pomiędzy narodami, które począwszy od XIX wieku są głównym podmiotem polityki właśnie międzynarodowej, zachodzi konkurencja, tak? Zachodzi rywalizacja. Zachodzi nawet pewnego rodzaju darwinizm. Natomiast ten darwinizm nie dotyczy wspólnoty narodowej jako takiej, tak? Znaczy darwinizm w zrozumieniu walki, która się odbywa, rywalizacji, która odbywa się pomiędzy poszczególnymi narodami. Czyli po pierwsze zmobilizowany, zaktywizowany naród, który wyraża poprzez swoje organizacje właśnie polityczne, swoją wolę polityczną. Po drugie, realistyczny paradygmat co do warunków uprawiania
polityki międzynarodowej, a również polityki w ogóle. Czyli myśl narodowa jest myślą komunitarną czy kolektywistyczną w jakimś stopniu, bo w tym kontekście jednostka jest mniej ważna od grupy ludzi. Czy tak, czy dobrze rozumiem ten wywód? Oczywiście, oczywiście. Jest to wywód jak najbardziej naturalny, to znaczy wiem w jakim radiu się wypowiadam, natomiast faktem jest, że pogląd liberalny zabiera pewien podstawowy fałsz antropologiczny, postawiając jednostkę w centrum swojej refleksji. To znaczy całe życie ludzkie, w tym życie polityczne, to jest życie w społeczeństwie, tak? Znaczy człowiek jest z natury rzeczy zwierzęciem stadnym. I to, że jest zwierzęciem stadnym, w dużym stopniu determinuje, tak? Determinuje jego życie w zasadniczym stopniu. I myśl narodowa odwołuje się wobec podstawowej kategorii, tak? Wobec trwałej wspólnoty, która istnieje przez pokolenia. Coś, czego nie robi właśnie myśl indywidualistyczna, czy liberalna właśnie, i gdzie popełnia, w moim przekonaniu, zasadniczy taki fundamentalny błąd, jeśli chodzi o refleksję polityczną. No cóż, ja zwrócę tylko uwagę, iż Radio Kontestacja jest wprawdzie libertariańskie, ale audycja jest, konserwa się nazywa i jest konserwatywna. I w tym wywodzie bym polemizował jednak, iż cywilizacja łacińska, do której odbudowy byśmy aspirowali, jest jedyną cywilizacją, właściwie jedyną cywilizacją personalistyczną, czyli opierającą indywidualizm. Się właśnie personalizm bardziej niż indywidualizm. Nie, ale to ten personalizm czy indywidualizm, znaczy na pewno nie indywidualizm, jest już to personalizm, czyli dostrzeganie w każdym człowieku pewnego osobnego, osobnej jakości, tak? Znaczy niepowtarzalności człowieka, to jest mowa o. Natomiast to, że jest personalizm, wcale nie wyklucza tego, że podstawową kategorią polityczną, czyli dotyczącą dobra wspólnego, jak sama nazwa wskazuje, jest wspólnota właśnie, tak? Nie jednostka, a wspólnota. To wcale się nie kłóci z personalizmem, postrzeganiem takiej indywidualności każdego człowieka i dostrzeganiem tego, że rozwój, indywidualny rozwój osobowy jest również bardzo ważny. No to tutaj rozgraniczę to w ten sposób. Co jest źródłem, co jest celem i co jest narzędziem? W personalistycznej wersji, tak, w rozumieniu cywilizacji łacińskiej, naród jest narzędziem do realizacji celów jednostek i jest tym środkiem, dzięki któremu wszystkie jednostki mogą się rozwijać. A jak jest w myśli narodowej obecnej? Czy naród jest celem, jest źródłem wartości? Nie, naród nie jest źródłem wartości, ponieważ naród w procesie tworzenia się swojego pewne wartości nabywa, tak? Naród kształtuje się wokół pewnych wartości, czyli wartości są pierwotne wobec narodu. Natomiast mówimy o dwóch różnych rzeczach, tak? No, mówimy jednak o kategoriach refleksji politycznej, tak? Które, jak powtarzam, no, bo kiedy mówimy o cywilizacji łacińskiej, to dopowiedzmy, że fundamentalne założenie średniowiecza wyglądało w ten sposób, że owszem, całe urządzenie państwa, tak, całe urządzenie życia społecznego ma służyć jednostce, ale nie ma służyć, tu jest podstawowa niezgoda z liberalizmem,
czy z libertarianizmem, nie ma służyć realizacji jakiejkolwiek wydumanej indywidualnej wolności ludzkiej. Nie. Ma służyć bardzo konkretnie. Chrystianitas siedmiowieczna zakładała, że ma służyć ludzkiemu zbawieniu, tak? Czyli temu, żeby człowiek postępował dobrze. Według kategorii, tak, kategorii, które przekazuje Kościół katolicki w swoim nauczaniu. I to jest bardzo ważne rozróżnienie, ponieważ nie ma w tym nic de facto, jest to personalistyczne, ale jest totalnie nieliberalne, wręcz antyliberalne. Mieliśmy w tym momencie telefon, ale nie chciałem przerywać wywodu. Bardzo proszę słuchacza o ponowne zadzwonienie. Teraz odbiorę. Dobrze. Ten wywód chciałbym ciągnąć. O, właśnie mamy telefon. Halo, halo? Co to nam słuchacz powie? Halo, halo? Halo? Dobry wieczór. Prezes Narodowym Socjalizmem. Dobry wieczór. Panie Robercie, co pan uważa przez liberalizm? Bo my się chyba tutaj nie zgadzamy w pojęciach. Przez liberalizm uważam ideę czy ideologię opartą na jednostce, w której właśnie jednostka jest podstawowym jak gdyby punktem odniesienia refleksji politycznej. Czy uważa pan, że Platforma Obywatelska jest liberalna, może? Jest liberalna w potocznym tego słowa znaczeniu. To znaczy, ciężko mówić o niej jako o ideologicznie liberalnej. Ona ideologicznie jest raczej populistyczno nijaka, nie wiem, populistyczno-chadecka na wzór zachodnioeuropejskich chadecji. Natomiast jest liberalna w takim potocznym rozumieniu tego słowa. To znaczy, ja miałem parę miesięcy temu taki wykład na temat profesora Wiesława Chrzanowskiego, któremu zarzucano bardzo często, że on jest, albo chwalono go za to z drugiej strony, że jest endekiem, ale wprawdzie takim mocno liberalnym. Wskazywałem, że Chrzanowski w ogóle nie był liberalny w rozumieniu ideowym, tak? Natomiast był człowiekiem umiarkowanym w pewnym temperamencie politycznym i to również jest klasyfikowane, przynajmniej na polskiej scenie politycznej, jako liberalne, tak? Jako takie podejście, coś, co de facto czasami bywa po prostu umiarkowanie. Widzi pan, bo to, co mówią w mediach na temat liberalizmu, to jest mniej więcej to, o czym mówią na temat młodzieży wszechpolskiej, ONR-u, że to faszyzm, że tak naprawdę liberalizm to jest państwo minimum, a to, co robi Platforma, to jest tak naprawdę masowanie słupków, podbijanie sondaży, zadłużanie państwa, rozwijanie biurokracji, to naprawdę nie jest liberalizm. Okej, okay, no tylko, że ja nie jestem liberałem ani w jednym, ani, znaczy jestem jakby przeciwnikiem liberalizmu ideowym zarówno w jednym, jak i w drugim rozumieniu, tak? Znaczy jestem, rozumie pan, tak? Zarówno w potocznym tego słowa rozumieniu, jak i jestem nieliberałem czy antyliberałem w takim głęboko ideowym tego słowa rozumieniu. Dobrze, jeszcze niech mi pan powie, co pan rozumie przez Polaka? Jak pan to zdefiniuje? Polakiem jest ten, kto po pierwsze chce nim być, kto się poczuwa do tego, a po drugie jest nim ten, kto wykazuje żywy związek z życiem polskiego narodu, jego kulturą, historią, tożsamością. Tak, znaczy o tym, kto jest Polakiem, decydują uwarunkowania subiektywno-obiektywne. Subiektywne, bo trzeba mieć poczucie, że się jest Polakiem, tak? Przyznawać się do tego, mówić o tym, ale też obiektywne, to znaczy trzeba reprezentować pewien zestaw właśnie jakichś takich no, kulturowych narzędzi, które prawda, które sprawiają, że inni, tak, Polacy konkretnie wspólnoty narodowej traktują tą osobę jako swoją, tak, jako przynależącą do ich wspólnoty. Czyli w pana myśli Polakiem należy utożsamiać się z narodem, tak, i nie trzeba mieć w metrykach napisane, że jest ktoś pochodzenia polskiego, tak? No nie, no oczywiście, polska kultura miała przez wieki, teraz niestety dużo słabszą, ale przez wieki miała bardzo mocną
sił oddziaływania, mnóstwo ludzi nie tylko ze wschodniej, ale z zachodniej Europy przez setki lat stało się Polakami, tak? Tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia jakaś genetyczna. Polakami wzorowymi są na przykład, czy byli, czy są, bo chyba nieliczni, którzy istnieją, dają cały czas podstawy tego, żeby o tym mówić, byli całkowicie jakoś tam obcy w sensie biologicznym Słowianom, Tatarzy, tak? Z kulturą polską zespoleni bardzo mocno i wrośnięci w nią. Także, no mówię, naród i poczucie przynależności jest kategorią przede wszystkim kulturową. To mnie pan bardzo uspokoił, że tak powiem, a jeszcze mi pan powie, co pan ma na myśli przez kapitał polski? Czy kapitał może mieć narodowość? Oczywiście, że kapitał ma narodowość. Oczywiście, że kapitał ma narodowość i co najmniej miewa narodowość. To znaczy, że dana instytucja finansowa, firma, przedsiębiorstwo jest w sposób, no powiedziałbym, funkcjonalny, tak, związana z życiem tego narodu czy tego państwa, tak, jest i służy właśnie tej wspólnocie politycznej. Czy to są ostre granice? Nie, to nie są bardzo ostre granice. Natomiast kiedy mówimy o sile niemieckiej gospodarki, to mówimy na przykład o sile niemieckich przedsiębiorstw, tak? I w innych też przypadkach dokładnie tak samo. Więc i nieprzypadkowo jest, że rządy dbają o własne przedsiębiorstwa, że dbają o to, żeby na konkurencyjnym rynku międzynarodowym ich firmy, czy ich kapitał właśnie zdobywał przewagę nad innymi. Panie Robercie, a jak rządy dbają o przewagę firm nad innymi firmami z innych krajów? Przez podnoszenie ceł, czy przez niższe podatki niż w krajach ościennych? Równie i tak. To zależy wszystko od uwarunkowań ekonomicznych, politycznych i tak dalej. To na rozmaitsze strategie. Oczywiście są takie modele, w których wysokie opodatkowanie jakoś tam nie dusi całkowicie gospodarki, na przykład skandynawskie, tak, modele, to znaczy mamy model bardzo mocno socjalny, a z drugiej strony w miarę wydolny gospodarczo, chociaż liberalizujący się ostatnimi laty, po ostro socjalnych przygodach lat 60., 70. czy 50. I mamy również takie, które odtwarzają raje podatkowe i tak dalej. To nie jest kwestia zero-jedynkowa, to nie jest kwestia ideologiczna, tak, że możemy powiedzieć, na pewno zawsze niskie podatki, tylko niskie podatki zapewnią nam sukces. No nie. Może okazać się, że wprowadzimy niskie podatki, to wcale sukcesu nam nie zapewni. Wygląda na szereg innych uwarunkowań geopolitycznych, kulturowych, tak? Te same zbliżone systemy ekonomiczne funkcjonujące w różnych warunkach kulturowych, mentalności ludzi, dają zupełnie różne efekty. No i długo by jeszcze na ten temat mówić. To ja moje pozwolę... Ostatnie pytanie... Dobrze, ostatnie pytanie, jeśli można. Bardzo napawa mnie takim uniesieniem, kiedy pan mówi o rozbijaniu układu okrągłostołowego, o wyższości konstytucji polskiej nad zagranicznymi ustaleniami, ale niech mi pan powie, jaki system chce pan wprowadzić ekonomiczno-polityczny, jeżeli w jednym tchem pan wymienia rozsadzanie komunizmu, socjalizmu oraz liberalizmu, jaki on by nie był, jeżeli w ogóle jest. Z tym was zostawiam. Dziękuję bardzo. Cześć z komuną. Teraz i zawsze. Do usłyszenia w następnej audycji. Albo nawet i dzisiaj. Okej, proszę o odpowiedź. Aha. Jaki system? W przedwojennych publikacjach, bo to też było pytanie, na które ja właściwie nie odpowiedziałem. W przedwojennych publikacjach, między innymi Adama Dobrzyńskiego, mowa jest o tym, że każdy naród, każda wspólnota polityczna musi sobie wypracowywać swój własny system na drodze ewolucyjnej.
tak. To nie jest taki mechanistyczny układ, że my przyjdziemy i zamontujemy tutaj odpowiedni system, tak? Ktoś kiedyś się śmiał, nie jesteśmy Niemcami, bo u Niemców jaki by system nie zamontowano, to on będzie działać sprawnie, tak? Znaczy ten kapitalizm XIX-wieczny u Niemców działał sprawnie, tam, prawda? Ja to bym, jeśli mogę się wtrącić, to bym polemizował, bo kapitalizm XIX-wieczny, na przykład Łodzi czy Krakowa, to się całkiem dobrze sprawdzał, Republika Krakowska. Problemem moim zdaniem jest to, co w tej chwili się w Polsce dzieje, że jest straszny fiskalizm i jak na przykład Polak chce sobie wyciąć drzewo na działce, to się mu urzędnicy wcinają. Ja trochę o czym innym mówiłem. Zawsze mi chodziło o ten przykład kulturowy, akurat niemiecki, w takim humorystycznym trochę ujęciu. Ktoś kiedyś powiedział właśnie, że tak. Właśnie, że ten kapitalizm XIX-wieczny nie sprawował się dobrze, bo był rozkaz, że był kapitalizm, to sprawował się dobrze. A Republika Weimarska nie sprawowała się dobrze, ale potem był narodowy socjalizm i też działał w Niemczech sprawnie. Potem w NRD był komunizm i też było sprawnie, tak? W RFN-ie nie było komunizmu, nie wiem, jakiś tam ordoliberalizm i też to działa sprawnie. Więc nie wiem, czy z Polakami tak się da, chyba nie do końca. Chyba jest tak, że musimy ten swój ustrój wypracować w toku właśnie ewolucji. Natomiast istotne jest jedno, kiedy ja mówię o tym, że to musi być ustrój nieliberalny, to przede wszystkim chodzi mi o pewną warstwę kulturową, tak? To znaczy liberalizm, w którym każdy może głosić dowolne rzeczy, tak? W którym kultura polska nie jest stawiana na pierwszym miejscu, pewne dziedzictwo, tożsamość i tak dalej, po prostu niszczy wspólnotę, to obserwujemy na Zachodzie i do tego nie wolno doprowadzić, ponieważ no to się kończy potem tym, co się na Zachodzie właśnie skończyło niestety, czyli co totalnym wyjałowieniem tych wspólnot narodowych, a w konsekwencji no zbliżającym się ich upadkiem. Ja trochę spolemizuję ten przykład niemiecki, iż na gruncie niemieckim każdy system się sprawdza. Otóż był... Każdy narzucony rozkazem. Tak, Ordnung w Niemczech... No tak, to są Niemcy. Ordnung w Niemczech to działa, no wiadomo. No, to jest zabawne z jednej strony, z drugiej strony jednak straszne, ale nie jest do końca takie. Są niektóre rzeczy, które warto naśladować. No, sprawność niemiecką warto naśladować. Nie zawsze polska wesoła anarchia jest właściwym modelem do naśladowania. Pozwolę sobie jednak podać przykłady z rzeczywistości. Najpierw przykład zjawiska, co potrafi zrobić system z człowiekiem. Mianowicie to się nazywa efekt Lucyfera. Nie pamiętam nazwiska psychologa, który to wykazał, ale znany eksperyment zamknął studentów, którzy byli skłonni do czynienia dobra, specjalnie wyselekcjonował i stworzył takie sztuczne więzienie. Jednych wydzielił jako więźniów, drugich jako strażników. I ci strażnicy w ciągu tygodnia stali się strasznie brutalni. Po prostu system, który jest w jakiś sposób skonstruowany, powoduje i promuje pewne formy zachowania, pewne formy odgrywania ról społecznych i przez to bywa nieefektywny. I tak jest właśnie na przykładzie Niemiec. Niemiecki socjalizm w latach 30. wcale nie był efektywny. Był gorszy od późnej Republiki Weimarskiej, tylko że manipulował statystykami. NRD, dzisiaj pokazać na przykładzie porównania NRD do RFN. I to... A dzisiaj, ale czy według panu dzisiaj w RFN nie panuje socjalizm? Tak, i Niemcy są nieefektywne, bo się rozwijają w tempie 0,1-2%. Chociaż cały czas są bardziej efektywne od innych krajów. A dla mnie Niemcy są potężnym, bogatym krajem, z jedną z najbardziej stabilnych, z najstabilniejszą w sumie gospodarką w ramach Europy, tak? Ale to jest efekt wielu lat oszczędzania tych Niemców, którzy powiedzmy nie żyli na kredyt i robili tam polisy swoim wnukom i tak dalej. To jest efekt bardzo rozsądnej i konsekwentnej polityki gospodarczej rządu niemieckiego prowadzonej przez
z dziesięciolecia praktycznie i należy ich raczej naśladować i podziwiać, a nie przerzucać się jakimiś tam ideologicznymi formułkami, bo to do niczego nie prowadzi tak naprawdę. A na przykład Estonia, która w sumie miała taki pierwszy rząd, który dosyć radykalnie się rozliczał z komunizmem i z tymi wszystkimi zaszłościami komunistycznymi, a jednocześnie obniżał podatki i doprowadził Estonię do stanu, w którym jest bogatsza per capita niż Polska? No okej, ale Estonia jest chyba teraz w gorszych tarapatach finansowych nawet niż Polska. No tak, ale jeśli patrzeć na poziom bogactwa, który osiągnięto, mimo tego, że wskaźniki są złe, to jednak Estonia ma dużo mniejszy dług niż Polska na jednego mieszkańca. Estończyk nie rodzi się z gigantycznym długiem. Ale to z jednej strony, kiedy ja mówię o przykładzie niemieckim, że ludzie żyją na naprawdę wysokiej stopie, to pan mówi, ale mają złe wskaźniki, a jak mówimy o Estonii, to pan mówi, no wprawdzie mają złe wskaźniki, ale żyje się lepiej niż w Polsce. To jest chyba dosyć niekonsekwentne. Znaczy mi chodzi o wypracowane bogactwo, że tak samo jak Estończycy w latach boomu wypracowali bogactwo, tak samo Niemcy wypracowali bogactwo i patrzenie na wskaźniki w obu tych przypadkach jest trochę niemiarodajne, bo Niemcy już osiągnęli pewne bogactwo, a Estończycy jednak są dosyć pracowici, więc mimo tego krachu to sądzę, że długofalowo Estończycy wyjdą na tym lepiej, bo są nauczeni przedsiębiorczości, a jak byłem w Niemczech na wymianie, ale co rozumie pan, to im się nie chce pracować jednak tym młodym Niemcom. Ale co pan rozumie przez pracowitość, bo przecież efektywność pracy według wszelkich statystyk jest w Niemczech chyba ze dwa razy większa niż na przykład w Polsce i prawdopodobnie wydajność pracy jest większa na 90% parę procent, o zakład. Wydajność pracy w Niemczech jest większa niż w Estonii również. Niemiec pracuje, załóżmy, 4 czy 5 godzin na to, na co Polak musi pracować 8, 10 czy 12, a Estończyk załóżmy 7. No, ja tak rzucam, bo ja rzucam z jakiejś totalnej pamięci, więc to mogą być zupełnie precyzyjne liczby, ale generalnie tak jest, nie? Efektywność pracy jako wskaźnik ekonomiczny jest wskaźnikiem jakości zarządzania i jakości mechanizacji w sumie, a pracowitość tego, ile czasu poświęca się na pracę. Okay, ale chodzi nam Polacy są na przykład bardzo pracowici, bo pracują najdłużej w Unii Europejskiej, ale bardzo nieefektywnie pracują, bo mają słabe zarządzanie. Dlatego należy podziwiać niemieckie zarządzanie, tak, i niemiecką organizację. Ale to w kontekście tych Czech i innych, przepraszam, Estonii, Niemiec, myślę, że porównując kolejne kraje, można byłoby wyabstrahować, które czynniki w których miejscach działały najlepiej i moglibyśmy dyskutować długo, ale mamy mnóstwo telefonów, więc spróbuję odebrać kogoś. Halo, halo? Tak. O, bajki, halo, witam. Tak, tu Krzysiek Naczyński z Bielska-Białej. Witam kolegów kreatora i Jawola prowadzących. Witam gościa i słuchaczy. Więc ja mam takie pytanie, w sumie nie do końca też związane z Marszem Niepodległości, ale od tego tematu odeszliśmy, chociaż też poniekąd związane. Gdy pierwszy raz byłeś gościem w kontestacji w mojej audycji Gość Miesiąca, która się wtedy inaczej nazywała, to było rok temu, około w listopadzie, to wtedy byłem, prawdę mówiąc, już wtedy zaskoczony trochę tym, jak bardzo poglądy, które reprezentujesz i które reprezentuje Młodzież Wszechpolska, no, odbiegają od tych wolnościowych, zwłaszcza gdy chodzi o gospodarkę i gdy chodzi o swobody osobiste. No bo właśnie tutaj zestawiasz nas, że tak powiem, ze sztyrnerystami, którzy indywidualizm tylko i wyłącznie, którzy abstynują się od jakiejś, no, od jakiejś wspólnoty, od jakiegoś kolektywnego, ale nawet dobrowolnego współdziałania z innymi i że tak powiem. No, teraz obecnie czytając artykuły, które piszesz, czy mowy, które wygłaszasz, to tak widzę, że jeszcze bardziej w tym kierunku wzywasz do odcięcia się ruchu narodowego od libertarianizmu, od zerwania wszelkich takich nawet taktycznych sojuszy. No i na Marszu Niepodległości ogłosiliście powstanie czegoś, co być może stanie się partią polityczną, mianowicie ruchu narodowego.
I ja się, wiesz, mi się chciał w związku z tym zapytać, bo gdy z kolei miałem jako gościa w mojej audycji Przemka Holohera, kierownika Obozu Narodowo-Radykalnego, z którym wspólnie organizujecie ten Marsz Niepodległości i wspólnie tworzycie teraz Ruch Narodowy, to z kolei byłem zaskoczony w drugą stronę, do tej pory umieszczając Młodzież Polską i ONR tak w jednej szufladce i tak myślę, że wiele ludzi czyni. Natomiast właśnie z tego punktu widzenia, co słuchacze Kontestacji zwracają szczególną uwagę, on się bardzo odróżnił, bo jest prawie że libertarianinem. Nawet tak żartobliwie mogę powiedzieć, że gdyby jeszcze popierał wolne kolonie, ale ekonomicznie. Całkiem libertarianinem, no bo popiera likwidację znacznej części aparatu państwowego, obniżenie podatków, likwidację obowiązku ubezpieczania się w ZUS-ie i tak dalej. Więc w związku z tym chciałbym się zapytać, czy w tym ruchu narodowym, który teraz tworzycie, Młodzież Wszechpolska będzie pełniła rolę lewego skrzydła? I drugie pytanie, skąd taka zmiana, takie jeszcze bardziej twoje i Młodzieży Wszechpolskiej pójście w stronę właśnie tych socjalistycznych i odgórnego narzucania, odgórnego kazania ludziom, żeby byli dobrzy i przymuszania ich do zbawienia, co nawet Kościół katolicki twierdzi, że nie jest możliwe pod przymusem. Bardzo dużo liberalnej demagogii i populizmu było w tym wystąpieniu. No, myślę, że jeśli kolega Przemek Holohér został sklasyfikowany jako libertarianin, to jest to poważny zarzut, tak? Bo libertarianin no, nie ma wspólnego z ideą narodową. No, prawie robi wielką różnicę, jak wiemy, i na szczęście. Natomiast ja oczywiście rezygnuję się od tej takiej no, ideologicznej formułki liberałów, że to co nieliberalne jest socjalistyczne i wcale nie poczuwam się do bycia socjalistą. Natomiast uważam, że należy współpracować, ale przy bardzo jasno zarysowanych stanowiskach, tak? To znaczy polska polityka prawicowa jest taka, że albo się kochamy, albo się nienawidzimy, tak? Nie ma takiego męskiego podejścia, że różnimy się, okej. Okay. Aż pracujemy ze sobą, wiemy, w czym się różnimy, jakie są protokoły rozbieżności i możemy na tym tle współpracować. Ja to na przykład dostrzegam u Korwina, tak? Znaczy on niby chciał z nami współpracować, ale de facto było tak, że no musieli, gdyby współpracować z Korwinem, musielibyśmy go w całości, tak? Musielibyśmy w całości, w całej rozciągłości przyjąć jego etykiety, jego fobie, jego wydanie itd., itd. Mnie takie coś nie urządza. Jeśli chodzi o ruch narodowy, jest to ruch społeczny, na tą chwilę przynajmniej. Czyli coś, co chyba liberałowie nie do końca rozumieją. Nie do końca rozumieją istotę tego, że ludzie powinni być aktywni. Tak całkowicie non-profit, tak całkowicie dla swojej wspólnoty po prostu, z intencją swojej wspólnoty, a nie tylko tego, żeby się dorobić osobiście, indywidualnie. No, ale my też robimy wiele rzeczy za darmo. Ja projektuję szkołę i przedszkole w Afryce praktycznie za darmo. Super. Wielu z nas jest chrześcijanami i na przykład choćby z tego względu aspekt wspólnotowy życia z innymi ludźmi bardzo cenny. A, to jeszcze odnośnie tego chrześcijaństwa i to że tam po zbawieniu, co pan powiedział, no to nie było tak w średniowieczu, że Kościół miał patrzeć na to, żeby kogoś siłą zbawiać, natomiast myślę, nie było tego typu, że nie wiadomo, co jest potrzebne do zbawienia człowieka i w związku z tym urządzenia państwowe, porządek państwowy miał jak gdyby ułatwiać to, tak? No nikogo nie zbawi się nigdy na siłę. Tak już całkowicie pobocznie. Tyle bym powiedział. Ja się często nawet zgadzam w takich dyskusjach dotyczących poszczególnych rozwiązań, chociażby ekonomicznych, niektórych, tak, z szeroko pojętymi wolnorynkowcami. Natomiast jestem bardzo mocno, tak powiem, jeśli można to tak ująć, zafiksowany ideologicznie przeciwko liberalizmowi właśnie jako postrzeganiu polityki przez pryzmat jednostki, tak? I tutaj zawsze liberalizm, libertarianizm będę zwalczał, to niewątpliwie.
No i ja natomiast twierdzę, że dobro wspólne tylko wtedy jest dobrem, jeśli faktycznie jednostki uważają go za dobro, bo jeżeli jednostka czegoś nie uważa za dobro, no to wtedy to jest przymus i agresja wobec niej, jeżeli każemy zdjęcie. Ale zaraz, bardzo ciekawe, co pan powiedział. Jeśli jednostka nie uważa czegoś za dobro, to znaczy, że to nie jest dobrem, tak? Nie, to znaczy, że może być dobrem, ale to znaczy, że narzucanie jej pewnych określonych... Nie, no, ale pytanie jest takie, czy dobro istnieje jako kategoria obiektywna? No, jako chrześcijanin uważam, że oczywiście tak. Pisałem to no na właśnie. No właśnie. Że istnieje jako kategoria obiektywna, a z drugiej strony... Obiektywną kategorią jest też wolność i pewien zakres autonomii jednostki, dany od Boga samego, który... Ale wolność jest tylko narzędziem. Wolność nie jest celem samym w sobie. I to jest właśnie błąd liberalizmu, który traktuje wolność jako jakiś cel, tak? Znaczy nie, no... Wolność jest koniecznym warunkiem do tego, żeby wolny człowiek mógł podążać do celów, które sobie wyznacza i tylko podążając dobrowolnie do celów, które sobie wyznacza, uczy się, jakie cele są bardziej wartościowe, a jakie mniej i koryguje swoje priorytety, swój system wartości. No, ale cele są mniej wartościowe lub bardziej, niezależnie od tego, jaką drogą człowiek do nich podąża. To właśnie o to, bo pan mówi, że istnieje kategoria obiektywna jako dobro i zło, a potem pan temu zaprzeczał, bo de facto składa to pan na bark, to de facto jednostka decyduje o tym, co jest dobre, a co jest złe. Nie, jednostka decyduje o swoich czynach. I no, które nie są można jednostka może źle postąpić czasami. Które są obiektywnie dobre, albo obiektywnie złe. Ja przepraszam, muszę włączyć telefon. Może już nie wchodźmy... Nie, bo wie pan, bo to jest... Ja już chyba w tej audycji mówiłem, tak? Znaczy, ja uważam w ogóle, że no, liberalizm, libertarianizm, tak, czyli taka pozytywna antropologia jest w ogóle niezgodna z chrześcijaństwem, tak? Dlatego, że chrześcijaństwo ma tą pesymistyczną antropologię człowieka, tak? Że człowiek jest z natury rzeczy upadły, tak, rodzi się z grzechem pierworodnym i to właśnie społeczeństwo go wychowuje do pewnych sprawności, do tego, żeby i koryguje jego naturę, a liberalizm twierdzi, że no, człowiek jak tylko ma wolność, to zawsze będzie raczej wybierał lepiej niż źle, tak. Bo jak nie, to wtedy marny jego los. To wcale nie jest pogląd według mnie chrześcijański, ale no to moglibyśmy jeszcze znaczy to, jak mówiłem wtedy jak najbardziej chrześcijański, cytując Księgę Rodzaju, że wszystko, co Bóg stworzył, było bardzo, bardzo dobre i Bóg sam, dając wolną wolę, skłonił się ku temu, co my, wolnościowcy, i pozwalając na to, żeby człowiek grzeszył, wiedząc, że prawdopodobnie często z tego skorzysta. Jestem głęboko przekonany o tym, że Pan Bóg nie jest liberałem. No więc ja jestem za konserwatystą, panowie. Ostatnie już zupełnie pytanie, też wyjaśniające kolejny element, no ostatni myślę już z tej mojej początkowej wypowiedzi, na której jeszcze odpowiedź nie padła, to jest taka, czy rzeczywiście stajecie się tutaj takim tym lewym skrzydłem ruchu narodowego i czy rzeczywiście to, co zauważyłem i ja, i wielu naszych słuchaczy ze zdumieniem, ten rozdźwięk między wami, między Młodzieżą Wszechpolską i ONR-em, między tobą a Przemkiem Holoherem się pogłębia jeszcze bardziej od czasu, kiedy byliście najpierw ty, potem on gośćmi w audycji Gość Miesiąca. Pięknie, rozłączam się. Aha. Dzięki za telefon. Prosimy o odpowiedź. Ja nie mam takiego wrażenia, że pogłębia się jakakolwiek, czy istnieje jakaś głęboka przepaść. Natomiast to jest tak, że szczegółowe rozwiązania ekonomiczne ani w MWU, ani w ONR-ze to nie jest jakaś rzecz kanoniczna, tak? To nie jest rzecz, wokół której mamy w Młodzieży Wszechpolskiej ludzi o bardziej wolnorynkowej proweniencji, bardziej właśnie atletycznej. Także dla nas to jest, tak powiem, po prostu, to są rzeczy po prostu drugorzędne. O drugorzędnym znaczeniu, tak? Wobec i na pewno nie należy ich postrzegać
w takich kategoriach zideologizowanych, tak? To znaczy ja mam jednak opór przeciwko takim rozwiązaniom jedynozbawczym, tak? Jak słyszę, że niskie podatki to uzdrowią całą sytuację w Polsce, albo ja mam te okręgi wyborcze, to jest wam do Polski. No nie. Rozwiązania jedynozbawcze w polityce po prostu nie działają. Okej, czyli po prostu więcej dyskusji, więcej szukania rozwiązań. Okej, można byłoby o tym dyskutować jeszcze bardzo dużo czasu. Tymczasem mieliśmy jeszcze więcej telefonów i nie zdążylibyśmy ich odebrać, żeby nie omówić. Nie zdążylibyśmy ich odebrać i byśmy nie zdążyli omówić marszu, więc krótko, zadam te pytania, które były telefonicznie tutaj nam przekazane na Skype'ie i bardzo proszę o bardzo prędką odpowiedź i przejdziemy do opisu marszu, jak w rzeczywistości wyglądał, bo media prorządowe i mainstreamowe dosyć go wypaczyły, co widziałem na żywo. Ale dobrze, pytania. Mianowicie, o ekonomię padło pytanie, konkretnie, proszę o krótką odpowiedź, czy skłania się bardziej do modelu socjalistycznego, etatystycznego, czy wolnorynkowego? Jak w tym kontekście widzi pan między innymi system bankowy? I to jest pierwsze pytanie. Odpowiadać na bieżąco? Tak. Mój pogląd jest taki, mojego poglądu nie da się zamknąć w tym pytaniu, zwłaszcza jeśli dochodzimy do systemu bankowego, bo ja uważam na przykład, że ogólnie rzecz biorąc, polska gospodarka jest przeregulowana, tak, co by świadczyło o przechyleniu wolnorynkowym, to znaczy uważam, że tych regulacji, koncesji i tak dalej jest zdecydowanie zbyt wiele. Przedsiębiorcy mają bardzo trudne życie, a z drugiej strony jestem zwolennikiem aktywnej polityki gospodarczej państwa, tak. Uważam, że państwo polskie nie może sobie pozwolić na wycofanie się całkowite z obszaru gospodarki, chociażby z obszaru często wyśmiewanego przez liberałów, tak, surowców, nie surowców, tylko gałęzi strategicznych, tak, znaczy podaję przykład. Prywatyzacja w tej chwili naszego naftowego przemysłu zapewne oznaczałaby przejęcie go przez Rosjan, co ma swoją polityczną wagę, potężną polityczną wagę, i co świadczy o tym, że kapitał i własność ma narodowość. Natomiast jeśli chodzi o właśnie kwestie bankowości, że moja konstatacja, nie wiem do końca jak w Polsce mamy trochę bardziej konserwatywne, zdaje się, podejście do banków i to nas ratuje w pewnym momencie, czy mamy komisję nadzoru finansowego, która dosyć dobrze działa. Natomiast mój pogląd jest taki, że ogólnie rzecz biorąc na Zachodzie bankowość nie jest przeregulowana, tylko niederegulowana, tak? Znaczy kryzys finansowy jest w dużej mierze spowodowany tym, że bankierzy mieli totalną wolność właśnie. Zacznę sekundę. Za 5 minut jeszcze. Że bankierzy mieli totalną wolność w kreowaniu jakichś sztucznych pieniędzy, w kreowaniu jakichś sztucznych instrumentów finansowych, i za mało państwa, rządy, które były od nich uzależnione, współpracowały, za mało ich nie dokręcały śruby, a nie za mocno. A z drugiej strony bardzo w wielu krajach gospodarka rzeczywiście jest przeregulowana, tam gospodarka realna, nie związana chociażby z sferą finansową. Okay. A tworzenie przez banki pieniędzy? Bo na przykład w Polsce i w wielu krajach Europy banki sobie mogą po prostu kreować pieniądze. Moim zdaniem to jest skandal i generuje tę inflację, bo pieniądze się pożycza tylko wtedy, kiedy się je ma. Na przykład skoki są dużo lepszym rozwiązaniem. Tak, ja ogólnie zgadzam się z tym poglądem, natomiast trzeba powiedzieć, że są podejrzenia, że skoki w Polsce też dosyć kreatywną księgowość uprawiają. Na razie to jest sferze jakichś tam spekulacji i domysłów, ale już niedługo zostaną objęte nadzorem komisji bodajże nadzoru właśnie finansowego i no, niektórzy spekulują, że może wyjść Amber Gold do kwadratu. Ja oczywiście jestem
jestem za skokami, za taką tradycyjną bankowością, bo de facto skoki prowadzą taką tradycyjną bankowość w dobrym tego słowa znaczeniu, mimo że się bankami nazywają. No ale zobaczymy co z tej sprawy skoków wyjdzie. Okej, i jest jeszcze ostatnie pytanie, które zadał słuchacz i które proszę o naprawdę błyskawiczną odpowiedź, mianowicie jeszcze raz o kategorie, według których można rozróżnić Polaka od kogoś, kto nie jest Polakiem, bo to budzi cały czas wątpliwości. Czy ateista może być Polakiem na przykład? Oczywiście, że ateista może być Polakiem, natomiast ciężko jest być dobrym Polakiem i kwestionować kulturowy wkład Kościoła katolickiego, czy w ogóle chrześcijaństwa. Tak, bo jeśli się kwestionuje ten chrześcijański rdzeń polskiej tożsamości narodowej, no to w moim przekonaniu jednak kwestionuje się po prostu polskość, tak? A przechodząc do tego, kto jest Polakiem, tak jak powiedziałem, uwarunkowania zarówno subiektywne, jak i obiektywne. Subiektywne, czyli poczucie tego, że jest się Polakiem, deklaracja, tak, przynależność narodu, i obiektywne, no realny związek, jaki się ma z narodem, czyli zakorzenienie w kulturze, w tradycji, w języku, w historii, w pewnych pojęciach właśnie kulturowych. Okej, okay, i teraz proszę jeszcze o opis Marszu Niepodległości, jak wyglądał w rzeczywistości. Od tego zaczęliśmy i do tego na puentę wracamy. To ja może spuentuję tym krótkim sformułowaniem, jak napisałem na Facebooku. Marsz Niepodległości w 5 zdaniach. 100 tysięcy ludzi w centrum Warszawy, atak policji z użyciem zamaskowanych prowokatorów, Straż Marszu Niepodległości opanowuje sprowokowane przez władze niepokoje, gigantyczny pochód ulicami miasta, nie czerwona, nie tęczowa Polska zawsze narodowa i wreszcie na scenie pod Zamkiem Ujazdowskim ogłoszenie powstania ruchu narodowego, ruchu społecznego, który naród zmobilizuje, zorganizuje i obali Republikę Okrągłego Stołu. Czyli można się spodziewać w najbliższym czasie dalszego rozwoju stronnictwa narodowego na scenie teraz już politycznej, tak? No nie tyle stronnictwa, bo nie nazwaliśmy się stronnictwem narodowym, co właśnie ruchu podkreślając jego społeczny charakter. Okej, okay, dobrze. Zatem szkoda, iż nam zabrakło czasu, bo wiele tematów można byłoby drążyć znacznie dłużej, co chciałbym robić, bo tutaj było wiele kwestii, w których myślę, że moglibyśmy podyskutować, bardziej klarować swoje wzajemne pozycje, co by rozwijało nas z obu stron. I cieszę się, iż trochę odpowiedzieliśmy na to, jak został zmanipulowany w mediach marsz. Mam nadzieję, że chociaż odrobinę zdążyliśmy to odbrązowić i dziękuję za rozmowę. Jasne, dziękuję bardzo, pozdrawiam, dobranoc. Dziękujemy, na razie. Dobranoc. Tę część audycji prowadzili Jabolissimus i Kreator, a za chwilę przejdziemy do rozmowy z drugim gościem. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Chodzą o mnie cięte plotki tu i tam, że konfliktogenny sposób życia mam. Lizusostwa nienawidzę, swych poglądów się nie wstydzę i z autorytetów szydzę, bo w ogóle jestem sam. Oszołomem mnie uczynił ślepy traf, ale świat od przydupasów pęka w szwach. Co buszują w polityce i głosują na lewicę, kończą szkoły, a w praktyce są durniami, że aż strach. Lepiej być nazwany draniem, a zachować własne zdanie. Liberalne mózgu w pranie bez odświrowania trwa, bo psychiczna to kastracja, total uniformizacja. Cudzych myśli okupacja to świnienie swego ja. Czasem myślę, czy nie warto w ramach prób dla spokoju prawicowy zamknąć dziób, zamiast mieszkać w ciemnogrodzie europejskiej, sprostać modzie Kosińskiego, czytać codzień i pedałów zwiedzić klub. Chociaż przyszłość ma poprawny model wasz,
podłe życie wciąga człowieka niczym hasz. Jednak spiszcie mnie na straty, kręgosłupa nie mam z waty, wolę zbierać tęgie baty, ocalając przy tym twarz. A teraz przechodzimy do drugiej części audycji, w której rozmawiamy z Przemysławem Żurawskim-Welgrajewskim, który odpowie nam na pytania o Stany Zjednoczone. Witamy pana. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panom. Ostatnio w Stanach Zjednoczonych miały miejsce wybory i trzeba śledzić to wydarzenie ze względu na to, iż to, kto rządzi jeszcze największym mocarstwem na świecie, jest ważne dla każdego człowieka na świecie. Jakie najpierw, zanim przejdziemy do konsekwencji wyborów, to jak wygląda sposób wybierania? Dlaczego Romney, mając więcej głosów od Obamy, przegrał wybory? Wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory prezydenckie, nie są wyborami bezpośrednimi. Są powszechnymi, ale nie bezpośrednimi. Głosujący obywatele wybierają w poszczególnych stanach elektorów, a poszczególne stany z kolei mają przypisane sobie wielkości głosów elektorskich właśnie. Ci elektorzy nie są wolni w swoich decyzjach, są związani decyzją wyborców, ale to w ostatecznym rozrachunku w procedurze amerykańskiej owi elektorzy oddają głosy w imieniu stanów, zgodnie z tym, jaki był rezultat wyborów wśród obywateli. I stąd te różnice. Obama zdobył większość głosów elektorskich i tym samym zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych na drugą kadencję. Jakie to będzie mieć konsekwencje dla samych Amerykanów? Myślę, że będzie utrzymana dotychczasowa polityka administracji prezydenta Obamy w odniesieniu do kwestii gospodarczych czy kwestii wewnętrznych, a zatem będzie to oznaczało wzrost podatków i także wzrost nakładów z budżetu federalnego, budżetu państwa na rozmaite cele wyznaczane przez rząd Stanów Zjednoczonych czy administrację prezydencką. Innymi słowy, będzie rozbudowa polityki socjalnej. I w zakresie, nazwijmy to tak, obyczajowym, będzie to także odwoływanie się do ideologii czy zasad lewicowych, czy jak to mówi się w Stanach Zjednoczonych, liberalnych, ale tam to słowo ma inne znaczenie, właśnie ma bardziej wymiar obyczajowy i lewicowy, nie oznacza przywiązania do XIX-wiecznej, że tak powiem, czy do czystych zasad gospodarki wolnorynkowej, wprost przeciwnie. I sądzę, że będzie to także skutkowało zmianami ustawodawczymi na korzyść tych grup, które wyniosły Obamę do władzy, to znaczy zarówno obywateli Stanów Zjednoczonych czarnych, Murzynów, jak i Latynosów, czy w ogóle grup mniejszościowych. Będzie pewnie także pewne zliberalizowanie polityki imigracyjnej, czy przynajmniej legalizacji przebywających od wielu lat w Stanach Zjednoczonych imigrantów. W każdym razie tego typu hasła były narzędziem politycznym, które ułatwiało sukces Obamie. Natomiast trzeba oczywiście pamiętać, że to jest druga, a zatem i ostatnia kadencja prezydenta Obamy. W związku z tym faktycznie, ponieważ nie ma on prawa ubiegać się o reelekcję po raz trzeci, więc faktycznie nie jest w jakiś szczególny sposób związany swoimi przyrzeczeniami wyborczymi. Oczywiście o tyle, że gdyby drastycznie od nich odchodził, to będzie to obciążało konto Partii Demokratycznej, której był nominatem, ale dla jego osobistej kariery politycznej nie będzie to już miało istotnego znaczenia, bo jak powiedziałem, po raz trzeci prezydentem nie zostanie. W związku z tym faktycznie te prognozowanie, które przed chwilą przedstawiłem, trzeba opatrzyć znakiem zapytania z tego powodu właśnie, że jest to druga kadencja i jest to pewną tradycją amerykańskich prezydentów, że w drugiej swojej kadencji, o ile zdołają ją wywalczyć,
mają większą swobodę realizacji programu politycznego takiego, jaki uznają za stosowny, bez brania pod uwagę tak dalece jak w pierwszej kadencji zdania wyborców, bowiem o ich głosy już w przyszłości nie będą musieli walczyć. W tym momencie demokraci cieszą się ze zwycięstwa, a republikanie bardzo z pewnością będą się zastanawiali nad przyczyną swojej porażki. Czy w jakiś sposób będą reformować swój program? Jak pan uważa? To pewnie trzeba będzie jeszcze poczekać trochę na to. Bezpośrednio po wyborach trudno w tej chwili coś prognozować. Być może będą, to znaczy z całą pewnością będą musieli znaleźć innego kandydata na następną kadencję, czy następne wybory za 4 lata. Tutaj kwestie osobowościowe mają jednak istotne znaczenie. Myślę, że Mitt Romney jako przedstawiciel wielkiego biznesu amerykańskiego mógł mieć trudność z przekonaniem coraz liczniejszego w Stanach elektoratu pochodzącego z nietradycyjnych środowisk, czyli nie z tak zwanych WASPs, czyli White Anglo-Saxon Protestants, tego rdzenia, który był podstawą tworzenia Stanów Zjednoczonych w przeszłości. Proporcje między poszczególnymi grupami etnicznymi w społeczeństwie amerykańskim się zmieniają i pewnie republikanie będą musieli wyciągać z tego wnioski, odwoływanie się do tradycyjnych zachowań politycznych Amerykanów właśnie w związku z faktem, że społeczeństwo to w sensie składu etnicznego, a zatem i tradycji politycznej zmienia się, będzie musiało być brane pod uwagę, jeśli ta partia będzie chciała w przyszłości, aby jej nominaci wygrywali. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że republikanie obronili stan posiadania mniej więcej w Izbie Reprezentantów, wprawdzie nie w Senacie, ale tej Izbie, od której w istotnej mierze zależą fundusze będące do dyspozycji administracji prezydenckiej, a zatem nadal zachowują istotne instrumenty oddziaływania na rzeczywistość. Pewnie nie będą zatem zmieniali programu w jakiś sposób radykalny, choćby dlatego, że ich bezpośrednią potrzebą polityczną jest właśnie różnienie się od Obamy i jego poglądów i programów. Raczej pewnie mogą liczyć na to, że Amerykanie, doświadczywszy w dłuższej perspektywie czasowej konsekwencji polityki fiskalnej właśnie, czyli wysokich podatków, czy socjalnej Obamy, a zatem zadłużenia, bo trzeba zapewne oczekiwać, że to w tym kierunku pójdzie, także doświadczywszy pewnej redukcji znaczenia Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej, bo myślę, że to z naszego punktu widzenia jest najbardziej interesująca konsekwencja decyzji wyborczej, jaka ostatnio zapadła w Stanach Zjednoczonych, ale przecież i dla samych obywateli amerykańskich jakieś wyraźne obniżenie się pozycji międzynarodowej Stanów Zjednoczonych także może mieć znaczenie wyborcze, więc pewnie będą raczej czekali na materializację negatywnych skutków prezydentury Obamy, przed którymi ostrzegali, po to, żeby móc zająć przysłowiowe stanowisko, czyli powiedzieć, a nie mówiliśmy. Jeśli zatem ich prognozy były słuszne, jeśli to się rozwinie w tym kierunku, to znaczy przyniesie negatywne konsekwencje, czy to gospodarcze w postaci wyhamowania gospodarki, wzrostu bezrobocia i związanego z właśnie podwyższaniem podatków, bo pewnie tego Obama nie uniknie, no to będą mogli grać właśnie na tych faktach. Jeśli natomiast program Obamy się powiedzie, no to trudno będzie republikanom ścigać się w promowaniu tych samych rozwiązań, jeśli one będą skuteczne, prawda? Więc tutaj faktycznie zależy to od konsekwencji, jakie w rzeczywistości pociągną za sobą oczekiwane czy zapowiadane posunięcia prezydenta Obamy. Jeśli będą takie, jak się spodziewamy, to znaczy negatywne, to oczywiście republikanie będą mogli na tym zbijać kapitał polityczny i nie będą musieli w jakiś głęboki sposób reformować własnego programu, będą po prostu punktowali błędy Obamy. Czyli można się spodziewać straty znaczenia Stanów Zjednoczonych na świecie i raczej przesunięcia punktu ciężkości strategii amerykańskiej na Pacyfik. Jakie to będzie mieć konsekwencje dla Europy i Polski? Myślę, że
to, o czym pan mówi, to znaczy redukcja pozycji międzynarodowej Stanów Zjednoczonych będzie w perspektywie drugiej kadencji prezydenta Obamy nie do uniknięcia, choćby z tego powodu, że prezydent ten zapowiedział i nic nie wskazuje na to, aby tej zapowiedzi nie zrealizował. Zapowiedział mianowicie dosyć głębokie redukcje budżetu Pentagonu. Innymi słowy, siły zbrojne Stanów Zjednoczonych będą poddane daleko idącym cięciom finansowym. I to z kolei pociągnie za sobą redukcję amerykańskiej obecności wojskowej na tych kierunkach czy na tych obszarach, co do których Amerykanie uważają, że albo ich znaczenie dla Stanów Zjednoczonych nie jest istotne, albo że są to obszary względnie stabilne, gdzie wysiłek stabilizacyjny, w tym stabilizacji militarnej ze strony USA, nie musi być tak duży jak w przeszłości. I do tej drugiej kategorii należy Europa. Nie ma poczucia potrzeby rywalizowania z Rosją, tak jak to było w czasach zimnej wojny w stosunku do Związku Sowieckiego. Pamiętamy także wychwyconą przypadkiem zapowiedź Obamy skierowaną wówczas jeszcze do prezydenta Miedwiediewa, prezydenta Rosji, ówczesnego jeszcze przed zmianą na Kremlu, żeby nie cisnąć Obamy zbytnio obecnie żądaniami rosyjskimi, albowiem będzie on miał większą swobodę manewru po wyborach, czyli właśnie w tej chwili. Nie wiemy, co miał prezydent na myśli, ale niewątpliwie nie jest to zapowiedź dla nas wybitnie optymistyczna. Będzie się wysługiwał. Będzie pewnie, nie powiedziałbym, żeby się wysługiwał. Będzie zapewne usiłował kupić poparcie rosyjskie na tych obszarach, które uzna za bardziej priorytetowe, czyli myślę tutaj o rozwiązaniu problemu nuklearnych zbrojeń irańskich, czy być może narastającego problemu syryjskiego, generalnie kwestii bliskowschodnich, i zapewne będzie także próbował grać z Rosją w stosunku do Chin. Rosja naturalnie będzie rozgrywała tę sytuację na swoją korzyść, no i pozostaje pod znakiem zapytania, który z tych graczy będzie sprawniejszy i wyciągnie dla siebie więcej korzyści. Z doświadczeń poprzedniej kadencji Obamy można powiedzieć, że tym graczem, który potrafi maksymalizować swoje korzyści w owym układzie lepiej, są Rosjanie, więc pewnie i tym razem tak będzie. Zatem możemy oczekiwać redukcji skali zaangażowania amerykańskiego w Europie Środkowej, pewnej kontynuacji, chociaż myślę, że nie z takimi nadziejami jak poprzednio, resetu w relacjach amerykańsko-rosyjskich, rozumianego jako brak rywalizacyjnej polityki Stanów Zjednoczonych wobec Rosji na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, czyli coś, co było cechą charakterystyczną polityki amerykańskiej od czasów Reagana w sensie skuteczności, ale było także i kontynuowane przez Busha aż do kwietnia 2008 roku. Ostatnim przejawem tego była próba przeforsowania Membership Action Plan dla Ukrainy i Gruzji na szczycie NATO w Bukareszcie właśnie w kwietniu 2008 roku, a później, jak wiemy, była wojna gruzińska i załamanie się tej polityki. Sądzę zatem, że Amerykanie pod przewodem Obamy do podobnej polityki nie wrócą. Tym samym będzie malało ich znaczenie w naszym regionie, co dla Polski jest naturalnie niekorzystne, bo to oznacza wzrost znaczenia Rosji, Niemiec i Francji, grających na właśnie utrwalenie tej sytuacji, czyli na osłabienie obecności amerykańskiej, i marginalizację Europy Środkowej, która powinna ustąpić przed, myślę oczywiście, wizji niemiecko-francusko-rosyjskiej, przed współpracą tych państw. To oczywiście także podlega dynamicznym zmianom, albowiem Niemcy niewątpliwie woleliby mieć jako partnera Miedwiediewa, a nie Putina, no ale przyjmą takiego partnera, jakiego Rosjanie im wysunęli, więc sądzę, że ten przedłużający się zanik silniejszego oddziaływania Stanów Zjednoczonych w naszym regionie będzie odbijał się na naszej pozycji w sposób negatywny, zawężając możliwości manewru polskiej polityki zagranicznej, zresztą w połączeniu z innymi czynnikami, bo przecież trudno teraz zanalizować wszystkie z nich, ale pamiętamy, że sytuacja na Ukrainie wcale też nie jest dobra z polskiego punktu widzenia, na Białorusi tym bardziej, z Litwą jest jak jest w naszych wzajemnych relacjach, i tak dalej. Także w Gruzji przecież ostatnio mieliśmy zmianę świadczącą o tym, że może to państwo być mocniej otwarte na wpływy rosyjskie, więc generalnie sytuacja nie jest dobra, a główny gracz, który mógłby ją poprawić, czyli Amerykanie, najwyraźniej
w najbliższych kilku latach nie będą zajmowali się tym regionem w sposób, który mógłby skłaniać nas do nadziei w odniesieniu do takiego właśnie pozytywnego scenariusza, czyli zmiany tych negatywnych trendów, jakie ostatnio obserwujemy. Tak, dopytam trochę poza tematem, ale pytanie po prostu nasuwa się samo. Mianowicie, w momencie, kiedy odsuwa się ten nasz tradycyjny już prawie sojusznik, to gdzie szukać następców? Gdzie szukać współpracy międzynarodowej? W jakich kierunkach? W jakich kierunkach możemy rozwijać politykę zagraniczną w naszej obecnej sytuacji, która zaistniała po tych wyborach? No rozumiem, że powinienem powiedzieć coś pocieszającego, ale jednak muszę zacząć od podstawowego wniosku pesymistycznego. Nie ma drugiego takiego podmiotu na arenie światowej o takim potencjale i takiej mocy jak Stany Zjednoczone, w związku z czym zastąpienie Stanów Zjednoczonych w tej roli, w roli mocarstwa politycznie, bo oczywiście nie geograficznie, ale politycznie europejskiego, rozstrzygającego te istotne kwestie, w ostatnich kilkudziesięciu latach działającego zgodnie z interesem polskim, w rozumieniu strategicznym, bo oczywiście w szczegółach moglibyśmy się różnić, zastąpienie tej roli Stanów Zjednoczonych jest niemożliwe. Nie ma drugiego takiego podmiotu, jak powiedziałem. Zatem można jakieś alianse zastępcze wymyślać o znacznie mniejszym potencjale. Istnieje pewna możliwość gry na kierunku brytyjsko-skandynawskim, właśnie z uwagi na opisywaną tutaj w naszej rozmowie sytuację, i także z uwagi na to, w jakiej kondycji znajduje się Unia Europejska. Brytyjczycy i Skandynawowie usiłują montować własny blok wewnątrz struktur europejskich i sądzę, że Polska mogłaby podjąć próbę wejścia do tego bloku i pociągnięcia za sobą jeszcze paru krajów Europy Środkowo-Wschodniej czy Południowej, państw bałtyckich, czy Rumunii, czy być może Węgier, i próbować grać w takim właśnie zespole. Bardzo ciekawym kierunkiem do rozpoznania pozostaje Turcja, której rola będzie wzrastała i której stosunki z Rosją jako sojuszniczką Syrii ostatnio uległy pogorszeniu. Zatem mamy kolejną woltę w polityce tureckiej, polityce, która niegdyś po 2003 roku na bazie sprawy kurdyjskiej zbliżyła się nieco do Rosji, chociaż poprzednio była też nieufno do nastawiona, a teraz właśnie na bazie sprawy z kolei syryjskiej te stosunki są coraz chłodniejsze. To gdyby oczywiście Polska chciała wrócić do polityki wschodniej, bo jak wiemy po deklaracjach ministra Sikorskiego o wycofaniu się z, jak to nazwał, polityki jagiellońskiej, w tej chwili nasz udział tam jest dosyć marginalny. Ale gdybyśmy chcieli wrócić do aktywnej roli na obszarze na wschód od polskich granic, no to oczywiście przynajmniej w regionie czarnomorsko-kaukaskim można by poszukiwać współpracy także z Turcją. Jeszcze raz powtórzę, że to nie są rozwiązania, które mogłyby zrównoważyć utratę wsparcia amerykańskiego, ale nic nie wskazuje na to, żebyśmy obecnie mogli to wsparcie z Waszyngtonu w wymiarze strategicznym, a nie symbolicznym uzyskać, w związku z czym trzeba oczywiście próbować na tych innych kierunkach. To będzie bardzo trudne zarówno z uwagi na naturę relacji polsko-litewskich obecnych, naturę relacji węgiersko-słowackich, które bardzo utrudniają współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, no i na sytuację i jakość rządu w samej Polsce, co wymagało pewnie osobnej, obszernej audycji, ale Polska nie jest jakoś wybitnie wiarygodnym partnerem obecnie dla kogokolwiek w regionie. Okej. Dziękujemy zatem za rozmowę, chociaż puenta nie jest zbyt optymistyczna, ale cóż, nie można działać na podstawie urojeń, tylko na podstawie faktów. W ciężkiej rzeczywistości ciężkie rozwiązania nas czekają. Jeden z najświetniejszych polskich pisarzy, publicystów i gawędziarzy, Melchior Wańkowicz, stworzył bardzo dobry termin na określenie tego typu życzeniowego myślenia o stosunkach międzynarodowych, mianowicie chciejstwo. Więc oczywiście nie wolno w planowaniu politycznym oddawać się chciejstwu. Musimy uznać, że w tej chwili mamy wybitną dekoniunkturę, zarówno z uwagi na wycofywanie się Stanów Zjednoczonych, jak i sytuację ogólną w naszym regionie, która jest niedobra i raczej ma tendencję do pogarszania się. Całe szczęście w historii wielu państw zdarzały się sytuacje trudniejsze,
a udawało się takim krajom i społeczeństwom wychodzić z obronną ręką, co mamy nadzieję i nam się uda. Dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę. Do usłyszenia, mam nadzieję, przy znacznie lepszej okazji. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. To był wasz wesoły chórek, barytą tendor bas. Kurtyna idzie w górę, lecz już wołają nas. Ej, kurwa, pozabija. Na ten tydzień jeden pogrzeb wystarczy, dawaj chodź. Jak wrócę, ma być zagaszone, nie? A za tydzień, bo byśmy zapomnieli, będzie Rafał Ziemkiewicz w konserwie. Po 22.22, niestety nie na żywo, ale zadawajcie nam pytania. Zapraszamy bardzo serdecznie. Na Facebooku można zadawać pytania. No, a właśnie, na Pejsa też na Fejsa zapraszamy. Oczywiście, tam również, żeby być na bieżąco z tym, co będzie w konserwie, zapraszamy i tam. No to co, kończymy? To precz z komuną. Teraz i zawsze. Yeah.